Cześć wam wszystkim, ja jestem MC i oto przed wami obiecany planik do nagrywania. Zaczynamy od kompletnego zera, jeśli chodzi o nagrywanie filmu, czyli od misiaka, misiaka, misiaka. Zaczynamy od kompletnego zera, o cześć kocie. O Jezus Maria, to się nagrało. Zaczynamy od kompletnego zera, jeśli chodzi o nagrywanie filmu, czyli od samej kamerki. To teraz to was właśnie gada na telefonie moim, bo tak, tak nagrywa moją kamerkę. To jest bardzo niewygodne. Pokażę wam, jak mam ustawienia, co to jest za aplikacja, jak to ogólnie wszystko działa. I potem przejdziemy do na nagrywania ekranu, gry, montowania i wszystkiego. Także zapraszam, przechodzimy do mojego telefonu. Także jesteśmy na moim telefonie, widzicie, piękna, teraz sama jest aktualnie. I jest aplikacja, o której wam mówiłem, czyli Open Camera. Open this camera. <noise> ja widzicie, jestem ja. Cześć wam wszystkim. Ehm, Dajemy sobie nasz telefon bokiem. Wszystko się musi zmienić teraz. Um, I pokażę Wam ustawienia, które mam tutaj. Um, Są musimy zmienić, Jezus z maja. Um, ustawienia filmu, w mam mamy 720, 720 1080 p jak widzicie. E, format wideo Hard 264, bo taki format jest obsługiwany na YouTubie. E, bez limitu, oczywiście, nagrywanie tutaj um, naszego filmu. E, źródło dźwięku domyślne, tam, tam, bla, bla. Kamera wideo, bla, bla. bla. E, co jeszcze jest ważne, ważny jest bitrate, Mam na 100, to zależy od Waszego telefonu. Um, wszystkie specyfikacje mojego komputera znajdziecie w zakładce informacje na moim kanale, jak i w opisie tego filmu. I kratki na sekundę oczywiście 60, także... Um, o Boże, co to było przed chwilą? <grym> um, jeszcze jak widzicie po lewej na dole jest taka kłódka, która jest bardzo ważna. Um, ja blokuję ekspozycję, jak widzicie. Czyli nieważne, czy będę na tle światła, czy nie na tle światła. Nie wiem, co się wydarzy, po prostu ja będę miał ekspozycję zablokowaną. Czyli w momencie, w którym ja zacząłem nagrywać. Eee, o, proszę bardzo. Widzicie, mam zablokowaną ekspozycję, bo włączyłem moją e, lampkę, kochaną. Tu sobie zrobię miejsce, dajcie mi dosłownie 5 sekund, żeby to zrobić. Okej. Okay. No, ja mam tą lampkę, na której pozostawał mój telefon i nagrywam. I patrzcie, kliknę kutkę. Jeszcze raz. I mam zablokowaną ekspozycję, tak, żebym mógł nagrywać, panie i panowie. O, 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 i tak to wygląda. Um, tutaj się ustawiam i po prostu kamerka jest gotowa. Bo są klikam. Y, ten guzik tu, czyli nagrywaj, i ekran się nagrywa. Także weźmy nasz mikrofon. I przejdźmy na sam ekran już, ok. Także ja y, tu włączę mój program, który nagrywam y, wszystko. Także dajcie mi 5 sekund. Pokazuję Wam to totalnie od zera, żebyście wiedzieli, co i jak, jak wszystko się ma i tak dalej i tak dalej. Um, ekran aktualnie jest włączony, jak widzicie, także jest włączony, um, tak to jest w ogóle mój ekran, wszystkie tutaj rzeczy macie dookoła, postaram się to jakoś, nie wiem, zablurować czy coś, żebyście widzieli tylko sam program, um, no i tutaj mamy, jak widzicie, program, który nazywa się Reaper, to jest ogólnie program, gdzie mam wszystko poustawiane, jeśli chodzi o kompresor i takie rzeczy, um, to też y, musicie sobie zobaczyć na internecie, ogólnie jak to wszystko zrobić, bo ja nie jestem dobry w tłumaczeniu, tylko zrobiłem to pra praktycznie byle jak, może to zrobić jeszcze faktycznie dobrze, także no. Um, tu jest nasz Reaper, tu jest nasz program, tu włączam po prostu record, możecie użyć nie wiem, Audition, możecie użyć samego Audacity, możecie użyć GodWave'a, programów jest strasznie dużo, ale to jest program, którego ja używam. Używam dwóch nagrywaniach, w sumie używam tego i używam Audacity, żeby potem ten mikrofon odciszyć. Także ja pozwolę sobie kamerkę włączyć i włączyć nagrywanie ekranu, także zaraz wracam. Dobra, panie i panowie, jesteśmy już, no widzicie, na moim pulpicie mamy ekran yy, mój, komputera. Widzicie też mnie, normalnie, tak bym normalnie nagrywał. Um, mój kod rzeczy odwala, wybaczcie mi. Um, teraz tak, program widzicie sobie nagrywa, mam tutaj ścieżkę audio, widzę wszystko jak działa i tak dalej, i tak dalej. Tutaj włączam, wyłączam, wszystko jest OK. Um, to mamy nasz program, który nagrywa nam ekran. Um, Pokażę Wam ustawienia, które mam wideo, są to ustawienia ultra, bitrate oczywiście na 100%, to to mam wymuszony bitrate na jeszcze więcej, czyli 200, czyli na full, zakres jest oczywiście na full, no i ogólnie z wideo tak to wygląda, w ogólnych ustawieniach mam wszystko, widzicie, oryginalne, żeby nagrywało się po prostu to, co się wyświetla, 1090p, 60 klatek, Nvidia NVENC, Haveng, <noise> mp4, program e, e, plik, format pliku. Może być jeszcze AVI, ale pliki AVI są takie dziwne, więc polecam mp4. A ten e, e, N to jest głównie dla karty nvd. E, zależy, jaką macie kartę, zależy, jak to wszystko macie poustawiane, <noise> co kieciaku, to tak to wszystko będzie mm, wyglądać. Poziom głośności, tam oczywiście inne rzeczy, kameka. To jak, sobie, jak będziecie uważać, tak sobie po prostu y, ustawcie. Um, nagrywanie dźwięku systemowego jest bardzo ważne i nagrywam mikrofon osobno, także nie mam mikrofonu, mikrofonu zaznaczonego, Tak to krótko mówiąc wygląda. Um, no i tak, jeżeli byśmy chcieli nagrać jakąś grę, to ja muszę to nagrywanie tego ekranu jest na chwilę wyłączyć i przełączyć się na grę, ale dobra. Um, załóżmy, że nie chcę nagrywać gry, tylko chcę nam to pokazać i chcę po prostu nagrać ekran. Um, włączmy sobie jakąś grę. Włączmy sobie na przykład, no jak to będzie fajne, bo jest w okienku, to będzie fajny przykład, żeby wam, wam po prostu pokazać um, jak to po prostu zrobić. I mamy nasz program Funkin B-Sides, bo nie usunęłem nie usunę modyfikacji wcześniej. Ale tak, Chcę po prostu pokazać jak to działa. Mamy mikrofon nasz w tyle włączony oczywiście, no i mamy story mode. Włączmy sobie, ja tylko sobie przełączę nagrywanie Także żebym miał po prostu osobny plik niż to co nagrałem przed chwilą, także zaraz wracam. Jeszcze ja chciałem wam pokazać jak ja ogólnie um, synchronizuję dźwięk z obrazem i z kamerką. Ja będę w ten sposób. Mam teraz włączoną kamerkę, Teraz właśnie w tym momencie będę włączał nagrywanie obrazu. Nagrywanie obrazu jest włączone. I teraz włączam nagrywanie mikrofonu. Nagrywacie teraz wszystko, to jest bardzo ważne. I ogólnie bardzo ważne, żebyście zostawili taką minimalną ciszę przed tym, czemu wam pokażę, wam pokażę później. Także. To jest ta cisza. Ciężko to będzie zrobić mając kitka w domu, ale hej. I teraz tak. Mamy nagrywanie obrazu, czyli musimy to, co się dzieje tutaj na kamerce i to, co się dzieje w mikrofonie, złączyć z naszym obrazem. Czyli ja robię to w ten sposób. Zabiorę sobie na przykład coś takiego i po prostu najeżdżam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I to moim głosem mam zsynchronizowane z obrazem. I teraz raz, dwa, trzy. I tym plaśnięciem mam zsynchronizowaną kamerkę z mikrofonem. Jak to wszystko złączyć, pokażę Wam w programie później. Ten film będzie długi, także jak macie chaptery na dole. To wam mam nadzieję, że pomoże. <grych> Okej, okay, ale przechodząc do Night funki, jak widzicie. No nie wiem, włączmy sobie co Flip Standard, Easy Flip Standard, nie wiem. Nie grałem jeszcze flip, zagajmy flip, nie wiem, to znaczy flip. Zagajmy sobie po prostu chwilę jedną piosenkę, nic więcej. I po prostu zobaczmy, jak to wszystko będzie wyglądać. No i panie i panowie, tak wam powiem jeszcze, ja mam. E... Co ja chciałem powiedzieć? Mam połączony dźwięk aktualnie, bo nie mam y, słuchawek po prostu, także jeżeli nagrywacie cokolwiek, bądźcie świadomi tego, że to co się dzieje w grze i macie to na, na słuchawkach, na, na, na głośnika będzie słychać na mikrofonie po prostu. Także musicie to brać pod uwagę, um, żeby po prostu ten dźwięk się nie przebijał. Ale tego nie grałem w Funky. No i tak, jedną piosenkę skończymy i pokażę Wam jak ten film cały oczywiście zmontować. No i przede wszystkim będę musiał wszystkie pliki z telefonu na komputer zrzucić, To też zajmuje sporo. Wyobraźcie sobie plik, który ma, nie wiem, 50 GB tutaj mam pliki na telefonie. Eee, no i muszę te pliki po prostu rzucić. <laughs> I to trochę zajmuje. Dlatego nagrywanie filmu nie zajmuje te, tyle co montaż sam w sobie, co jest zdecydowanie e, ciekawe. Okej. Okay. Nie wiem, ta piosenka właśnie w B-side trwa, nie pamiętam po prostu, musiałbym sprawdzić, No to zaraz sobie sprawdzimy. O, i teraz mamy koniec piosenki i udało nam się jedną piosenkę w FF nagrać, czy udało nam się po prostu nagrać grę. Okej, okay. w takim razie mamy to zrobione. Um, jak widzicie, umajliśmy trudno się mówi, ale tak, mamy nagraną no, praktycznie teraz grę. Mamy game, mamy nasz głos, um, no i przydałoby się to przetworzyć w film, prawda? Dlatego ja na chwilę z kamerką zniknę w tym momencie um, i spotkamy się na moim pulpicie, jak już mój telefon podepnę, i będę rzucał pliki. Także z... Także panie i panowie, jesteśmy na moim komputerze, już podpiąłem mój telefon, jak widzicie, i ten folder tutaj z Open Camera jestem, tym, którego szukamy. Wchodzimy, tu mamy dużo różnych zdjęć, dużo różnych filmów starych, ja to się postaram poblujować. Um, nas interesują chyba te dwa filmy, mi się wydaje, albo te trzy filmy, no nie wiem. Um, dwa ostatnie, które nagrałem się, to być, powinny być filmy, które was interesują. Zawsze możecie sobie właściwości, szczegóły i tutaj macie właśnie datę, um, jak nagrywaliście, krótko mówiąc, także to powinny być te dwa filmy, a czy to jest jeszcze ten film? Tak, to jest też ten film, a czy to jest ten, też ten film? Tak, to są te. Filmy tutaj nagrałem 4. aż no dobra, to sobie weźmy te wszystkie cztery. Pamiętajcie, żeby zawsze filmy kopiować, ponieważ jeżeli wytniecie, to jeżeli Wam się coś skrzaci podczas po prostu przywracania tego na komputer, to możecie te pliki utracić, jakby ci kopiować. To nie utracisz nic, wiecie, z oryginalnych plików, także polecam kopiować. Do naszego folderu, który nagrałem już trochę, widzicie? <laughs> Wklejamy. Musi się wydaje, że ten pierwszy plik, czyli ten to nie będzie nam potrzebne, mi się tak po prostu wydaje. No, ale zobaczymy. Tu widzicie, nagrywałem początek tego filmu, co jeszcze nie jest w ogóle sklejone. wy już widzieliście to sklejone. Widzicie ten film cały sklejony, jak tu mam w kobercie wysypce? I jeszcze muszę Wam pokazać film, który nagrywaliśmy przed chwilą. Słyszałem wam, fankini, go zmontować. Dramat. Krótko ok. No i to widzicie, że to jest nieudane strasznie. Mogę zobaczyć, ile to trwa. 3 sekundy, tak, to było nieudane, jak widzicie. E, wiem, że tu pisze 29 kT na sekundę, 24,5, ale to nie ma znaczenia. Nigdy to nie będzie nagrywać w 60, niestety. E, dobra, wiecie, e, rozdzielczość się zgadza. Mamy tutaj częstotliwość próbkowania. Bla, 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 bla. Rozmiary, bla. bla, bla. No dobra, to usuwamy, czyli potrzebujemy tylko te trzy e, pliki tutaj. E, tu mamy oczywiście, jak widzicie, fade na funking nagrane. Jak widzicie, możecie zmienić mikrofonie, mam słuchawki założone. Um, ale dobra, to mamy przerzucone. To możemy sobie w tym momencie odpiąć. Pik! Wam folder pod spodem. Um, no i się możemy na kamejkę naszą przerzucić. Co ja właśnie sobie w tym momencie. Um, jak to widzicie? Jak widzicie, teraz na nagranie, ja w tym momencie włączam kamejkę. Um, żeby wam po prostu. byście po prostu mnie widzieli, żebyście wiedzieli o co chodzi. Um, żeby nie było tak nudno, żeby nie było. Aby po prostu był na tej kamerce. Także no. Ustawię wszystko dobrze. Dobra. No i nagrywanie włączone. Super. Raz, dwa, trzy. Widzicie mnie teraz na kamerce. Dzień dobry. Dobra. Panie i panowie. Em, mamy te pliki. Te pliki, które wam chcę wam pokazać ogólnie to potrzebujemy ten plik, potrzebujemy ten plik i potrzebujemy ten plik. Czyli te trzy pliki musimy teraz do naszego programu wsadzić. I naszym programem dzisiejszym jest oczywiście Adobe Premiere Pro, czyli najlepszy ogólnie program do nagrywania, e, do montowania, zapraszam, filmów, jaki kompletnie dla mnie istnieje. Oczywiście ludzie się mogą nie, nie zgodzić. E, ja nagrywałem, boże, montowałem wcześniej Camtasia Studio, a teraz oczywiście e, montuję Adobe Premiere Pro. I uważam, że to jest bardzo dobry program. E, szczególnie, jeżeli się go połączę, zadobimy ten Meta Encoder. E, dzięki czemu można kilka filmów naraz renderować w ogóle tak kolejkowo. Także ja mogę i spać na przykład na 10 godzin, czy na 12 tam ile człowiek powinien spać i mogę mieć po prostu plus. Wiem, wiedzą, że mi się filmy wylenderują. Jeżeli mi komputer nie wybuchnie oczywiście. Bo przez 10 godzin komputer na pełnych obetach 100% procesora, no to jest ciężko. To jest ciężko. No, ale dobrze, mamy naszym, nasz program tutaj. odpaliłem go od Z, jak widzicie. E, dajemy file. Tutaj new project. <ścoughs> Możemy go nazwać jakoś, nie wiem, poradnik Funkin. Z każdiski polecam ustawić wszystko w jednym miejscu, żeby się wszystkie piki po prostu mieli w każdym folderze, czyli po prostu, jak widzicie, w każdym folderze ten wszystko jest. GPU Acceleration Cuda, polecam to, to jest znacznie lepsze niż Software Only. No i dobrze, możemy lokację naszą też ustawić. Wszystko, widzicie, mam w jednym folderze, tak żebym po prostu miał to do wszystkiego dostęp. Ok, klikamy OK. No i mój program niestety jest trochę zepsuty, jest trochę zbagowany, ponieważ, jak włączam program od a nie, jak widzicie, tutaj mam. Przypięty projekt, który otwieram zawsze. No, widzicie, trochę jest sobie ale ja wam staram się pokazać, jak ja to zawsze układam. Czyli mamy tak, to mamy tutaj, tutaj mamy efekty, i ja te efekty. Nie, efekty mam tutaj. Tu mam projekt. O, i to mam przerzucone tutaj. Tak to powinien ogólnie program wyglądać. Nastajcie, jak go odpalicie. No i dobra, tu przerzucamy pliki, które nam są potrzebne, czyli potrzebny jest ten, ten i ten. Te trzy pliki są potrzebne. Pick. Uwaga. Pick. I tu widzicie, mamy generating pick file for desktop, czyli no, do tego na przykład tak po kolei. Pick file y, to jest to, że będziecie widzieć y, dźwięk po prostu, jak wasz plik jest na W y, 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 timeline, na, na waszej ścieżce czasu. Tu po prostu montujecie filmy, w tym miejscu montujecie filmy. No i pierwsze co robię zawsze, to przerzucam sobie nasz ekran. Jak widzicie, mamy naszą G, nasz ekran i wszystko. Ogólnie ja renderuję filmy w 2K, czyli 1440p, ponieważ mój kanał jest za mały, żebym miał dobry kodek. Jeżeli nie wiecie o co chodzi z kodekami, polecam wam ten film zobaczyć. Um, ten sposób jako jedyny działa niestety dla małych kanałów, także polecam Wam zobaczyć ten film właśnie w, lewym, e, w pewnym górnym rogu u Was, aktualnie, który się wyświetla. E, dlaczego będę robił to, co robię teraz? Także musicie ten film obejrzeć, żebyście zrozumieli o co tutaj chodzi. Wchodzimy w sequence e, i piszemy 250, e, 2560 x proszę bardzo. 6 FPS-ów, oczywiście. No fields, square pixels. E, tutaj mamy to audio, auto samples, Iframe Only MPEG, Maximum Depth, Maximum Render Quality. Klikamy OK. No i nam się zmniejszyło. O mój Boże, bo ja nagrywam w 1080p, a to jest 2K. Klikamy to dwa razy, pojawia nam się takie okienko, i tu dajemy 133,3, co nam idealnie dopasuje to do naszego okna. I OK, i szukamy tego miejsca, gdzie ja właśnie widzicie, zsynchronizowałem wszystko. Tu mamy narzędzie, które tnie. To zacząłem nagrywać jak widzicie Zacząłem gadać, 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 gadać O i tu mamy widzicie, tu zacząłem ruszać tą myszką OK. i tutaj będzie to i jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Tak jak właśnie mówiłem wam przed chwilą To możemy sobie zaznaczyć, to możemy delete'em sobie usunąć Bo nie interesuje nas to jeżeli chcemy sam gameplay, tak Chcemy sam gameplay Bierzemy nasz, nasz głos, czyli nas, nasz mikrofon. No, i tutaj szukamy, tu mamy, widzicie, mamy klaśnięcie, bo to bardzo łatwo poznać. Klaśnięcie, bo to jest taka, po prostu, taki spike na tym, na ścieżce dźwiękowej. I tu mi się wydaje, że będziemy mieli. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To sobie na chwilę tę ścieżkę zmutujemy swoją funkcję, bo jest, jest za głośna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A, przepraszam, jeszcze nie zrobiliśmy jednej rzeczy. Już, już Wam pokazuję. Musimy odpalić Audacity. Nie zrobiliśmy jednej rzeczy, przepraszam bardzo. Muszę to Wam um, pokazać. To sobie już usuniemy, bo to nie jest nam potrzebne. Um, nasz plik, poradnik 2, musimy do Audacity wrzucić. There we go. I musimy go odszumić. Mikrofonu. Zagrywa się teraz wszystko. Czy su? Tu zostawiam jedną ciszę. Że... Przejście? To jest. Jest szum. To sobie zaznaczę. Efekt. Nie, co ja zrobiłem? Efekt. Redukcja szumu. Uzyskać profil szumu. Klikamy dwa razy. Efekt. Redukcja szumu. OK. Jak klikamy po prostu uzyskać profil szumu, to te wartości szumu się same tutaj wprowadzą. Klikamy drugi raz OK. I to nam się powinno wszystko odszumić. Okay. Także jak widzicie, jest elegancko. otrzymiło się wszystko. eksportu ehm, jako mp3. Do naszego poradnika tutaj i nazwiemy to po prostu inną nazwą, żeby oryginalnego pliku nie stracić. Ja zawsze zostawiam oryginalne pliki, jak pracuję, żeby mi się nie zepsuło nic. Nie wiem, drugą kropkę po prostu daję zawsze i klikam OK. To się eksportuje z systemem obłąkana. No i ten nasz plik, który zrobiliśmy, dajemy tutaj. I oczywiście pikfaj się zrobił. No i to jest to, dokładnie to samo, tylko że odszumione. Tyle. <laughs> Cała filozofia. Dobra, no idziemy na początek. Szukamy tylko raz, 2, 3, 4, 5, 6. I w osłonę Raz. To będzie tutaj. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Okej. Okay. no i dajemy to tutaj, proszę bardzo, patrzcie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pięknie. Czyli mamy w tym momencie mikrofon z obrazem synchronizowany. Super. Możemy sobie dać na początek i teraz szukamy naszego spajka, który jest tutaj. Czyli to oczywiście jest plaścięcie. I dajemy nasz tutaj ten zinzel, tak, żeby był tuż przed tym, jak się dźwięk zaczyna. Czyli tutaj, czyli dajemy tutaj w tym miejscu. Ceniamy sobie jedno i drugie, tak, żeby tego nie zdesynchronizować. Możemy to usunąć. I teraz nasza kamerka, panie i panowie. W porządku. Mamy, widzicie, dźwięk kameki na dole i obraz kameki u góry. To jest nasza kameka. Szukamy tego spajka na naszej kamerce, który jest tutaj, jak widzicie. O, ja daję właśnie, żeby ręce były tuż nie w takim miejscu, tylko tuż przed tym, jak się dotykają, czyli w tym miejscu. Proszę bardzo, możemy to odciąć. I teraz, tak, jak oddzielić obraz yy, dźwiękiem? Bo jak widzicie, nam się rusza cały czas, tak? Razem. Klikamy prawym, Unlink i możemy sam dźwięk usunąć. I w tym momencie, na samym początku, jak widzicie, mamy ten spike, yy, który jest z naszego mikrofonu. Przesuwamy tutaj kamerkę. I tym plaśnięciem mam zsynchronizowaną kamerkę z mikrofonem. Coś, coś zrobiłem źle, poczekajcie, bo to chyba nie jest to plaśnięcie. Przesuwałem zły plik. To <laughs> nie miała być ta kamerka, tylko miała być ta kamerka. <laughs> no cóż, wypadki się zdarzają. Eee, zrobiłem wszystko dobrze, krótko mówiąc, tylko żeby posiadałem złą kamerkę. Hihihihi. Dobra. To dajemy to w takim razie tutaj. Tutaj robimy to, to samo co przed chwilą. Unlink. Eee, szukamy tego plaśnięcia. To jest tutaj. Tutaj dobra. Pyk. Pyk. Eee, pyk, bo to nie jest potrzebne nam. I teraz powinno być OK. Prawda? I tym plaśnięciem mam synchronizowaną kamerkę z mikrofonem. To jest OK teraz, dobra. E, no i szukamy sobie teraz momentu, w którym my zaczniemy grę, e, ale najpierw musimy jeszcze z naszą kamejką rzeczy bo widzicie jest brzydka, jest żółta, jest paskutna. E, mam tutaj zapisany już efekt, który nazywa się Color Correction, który nam tą kamerkę poprawia. I tu mamy zakładkę Colors, w którą możemy wejść. No i tu widzicie, że mam te wartości poustawione w ten sposób, to wszystko jest na moją kamelkę. to sobie musicie sami wszystko ustalić, zapisujecie to w tym miejscu, z tego co pamiętam, nie, czekajcie, zapisujecie to w którym miejscu zapisujecie? Ale pytanie w tym miejscu, a nie, to po prostu pokazujecie sobie, a tu macie, save preset, będziecie mieli po prostu efektach do, do wyszukania, po prostu, także no, to mamy za, załatwione, e, no i teraz przydałoby się naszą kamerkę przyciąć, co? Mamy tutaj właśnie efekt, który nazywa się Crop. Ja mam folię zrobioną, wy, wy, wy wszystko tutaj u góry wyszukać, także żeby nie było. Klikamy to i możemy sobie to wszystko po prostu elegancko przyciąć. Pyk, gotowe. Klikamy dwa razy, możemy to zmniejszyć, dać tutaj na bok. No i tu jest nasza kamera, widzicie. Teraz postaramy się tło też przyciąć. I postaramy się... Aby była tylko gra, bo tylko na tym nam zależy, prawda? O właśnie, przycinamy sobie tak, żeby była tylko gra. Super, czy wyciąłem dobrze? Przyciąłem dobrze. No i teraz oczywiście co musimy zrobić? Musimy na cały ekran tę grę rozciągnąć, żeby nie było żadnych czarnych niedoskonałości. O! Tu jak damy Fit, to możemy zobaczyć trochę więcej tego, gdzie to się widzicie kończy tutaj. No i pyk, i z Fit z powrotem, no i mamy naszą grę i naszą kamerkę zsynchronizowaną. Tutaj zaczęliśmy grę, jak widzicie, w tym miejscu. Także wiem, że ja tutaj gadam w trakcie, ale um, zacznijmy odtąd po prostu. To sobie wszystko utnijemy, bo nie potrzebujemy tego. There we go. I po prostu zobaczmy, jak to wszystko będzie wyglądać. No i, panie i panowie, tak wam powiem jeszcze, ja mam... Okej, to widzieliście przed chwilą oczywiście. Um, spiszemy sobie nasz projekt Ctrl S. No i tu mamy odmutowaną naszą grę. Tylko to jest trochę za głośne. Klikamy na to na naszej linii. Mamy tutaj level i dajemy na przykład minus 15. Zobaczmy jak to będzie grać. Ja chciałem powiedzieć. Mam dźwięk aktualnie, bo nie mam słuchawek Troszkę więcej by się przydało tego dać mimo wszystko. Minus 18. Żeby było G słuchać i nas krótko mówiąc. Także jeżeli nagrywacie cokolwiek, bądźcie... Świadomi tego, że to co się dzieje w grze, i macie teraz na słuchawkach, ale na, na głośnika będzie... Okej. Okay. I teraz musimy to jakoś zakończyć. Jeszcze nie skończyliśmy z filmem i z kamerką i w ogóle, także... no. Tu jest sprawdzimy. O! I teraz mamy koniec piosenki. I... udało nam się jedną piosenkę... ...fajna ją fucking nagrać. Udało nam się po prostu... O, Dobra. O! I teraz mamy koniec piosenki. I uznajmy, że tu jest koniec. Ok. Tu jest koniec. Czyli to jest nasz film. To jest jedna piosenka Final Funkin cała w całości. Minuta 08. <grych> Dobrze, no i musimy jeszcze dodać to obejmowanie, które mam dookoła na kamerce zawsze. E, oczywiście pokazuję wam sposób, w który ja renderuję filmy, ja montuję filmy. Oczywiście będziecie mieli kompletnie inne. ja Wam pokazuję, jak ja to robię. E, Dajemy sobie tutaj oczywiście shape. Przyczęjemy, żeby wszystko pozmieniać. Zaznaczamy wszystko. Tutaj w tym miejscu usuwamy film. Dajemy stroke na 11, gaussian blur na 14 i dopasowujemy naszym tutaj wskaźnikiem. I proszę bardzo, mamy naszą obramówkę kameki. zrobiona. Możecie zagadać bardziej tutaj, żeby zachaczała poza tutaj ekran, żeby po prostu nie było żadnych takich niedoskonałości, żeby nie było widać niczego. Rozciągamy tutaj, rozciągamy tutaj i jest pięknie. Na całym tym jest teraz Nasza obrębówka, no i to wygląda jak mój film, to wygląda jak mój film. Um, teraz tak, dajemy tutaj unlink między właśnie na grze, na obrazie i dźwięku, nie usuwamy nic, zaznaczamy obrębówkę Kameki, Kamekę, obraz sam i sam obraz gry. Dajemy nest, pyk i te trzy właśnie pliki za zamieniły nam się w jeden plik, co jest w ogóle super. Teraz tak, żeby z ciemnego na jasny film zrobić i z jasnego na ciemny takie przejście ładne zrobić, to jest fajny plik cross Dissolve. I ja właśnie złączyłem te trzy pliki w jeden, żeby wszystkim tym czemu po prostu nadać ten efekt. Proszę bardzo. I, prostu jak... I jeszcze potrzebujemy, żeby dźwięk też wychodził z cichego do, do, do głośnego. Constant Power dajemy tu i dajemy tu. I prostu zobaczmy jak... Pięknie. I na sam koniec dajemy dokładnie to samo. No Koniec piosenki. To jest gotowy film. To jest gotowy mój film. Jeszcze oczywiście daję auto moje, ale uznajmy, że tym dzisiaj nie będziemy zajmować. Zajmiemy się tym oczywiście w innym odcinku, jeżeli będziecie chcieli. Auto jest skomplikowane, dużo by było tłumaczenia, ale tak, żeby po prostu był film od A do Z, to tak to ogólnie wygląda. No i tak, zapisujemy sobie, żeby nie, nie, niczego nie utracić. Jak film wyrenderować, panie i panowie? To jest bardzo dobre pytanie. Wchodzimy w Fire, wchodzimy w Export i wchodzimy w Media. No i tutaj mamy całą magię. Tu ma zapisane dwa. Ehm, CBL to jest Constant Bitrate, czyli to jest do G mało dynamicznych. A VBR to jest Various Bitrate, czyli do gier dynamicznych. No. Ehm, czyli to jest stały Bitrate, Constant Bitrate i Various Bitrate to jest zmienny Bitrate, krótko mówiąc. Um, czyli Bitrate to jest ta pikseloza, którą widzicie na e, filmie. Jeżeli widzieliście jakieś filmiki z Forzy, gdzie ludzie jeździli przez, um, przez las, to wiedzieliście, że jest przepikseloza. To jest właśnie bitrate. I do takich filmów jak Forza, i już sam, szczelanki ogólnie wyścigi, um, filmy tworzą się z Various bitrate. I ogólnie Various bitrate wam wędruje film w jednym pasie, albo w dwóch pasach. Jeden pas to jest po prostu, że enderuje Wam raz film, a dwa pas to, że Wam enderuje dwa razy film, żeby się na pewno upewnić i wyciągnąć z tego filmu jak najwięcej. My sobie użyjemy CBR w tym momencie. No i tu oczywiście dajecie jakość. Im większa jakość, tym więcej będzie plik wynosił. 25, 205, 260, 2 giga. Więc widzicie, jak to wszystko wygląda. Damy sobie 25 tutaj. No ok. Tu mamy oczywiście naszą rozdzielczość, którą wypisywaliśmy wcześniej w Sequence. Tu mamy Square Pixels, Progressive, Frame Rate, NTSC, Maximum Depth, żeby renderowało. 51 Main Software Encoding. No i CBI oczywiście, tu nie zaznaczymy nic więcej. Maximum Depth. I tu mamy dwie opcje: Q albo Export. Q dajemy, jeżeli chcemy zakolejkować w programie um, Adobe Media Encoder. A Export, jeżeli po prostu chcemy wyeksportować film w Adobe Premiere. I tyle, nic więcej. Także klikamy sobie Export, zobaczmy, ile potrwa renderowanie w CBR25 filmu, który ma minutę 0,8 w 2K w 60fpsach, no i ogólnie w tym całym, ta jest w całym tym Ja Jak widzicie, nie zajmuje to długo, ale najczęściej renderowanie trwa dwa razy tyle, albo 2,5. Zależy oczywiście od komputera. Jeżeli macie rtx -y, tam i siódemki, i w ogóle takie rzeczy, to to zajmie krótko. No ja z tym mam i piątkę, i GTXa, także to zajmuje za każdym razem niestety długo. Um, tego nie będę pokazywał, to po prostu teraz przyspieszymy i tyle. No i nasz film dobiega końca, jeśli chodzi o renderowanie. Um, jak się skończy, oczywiście będzie mi gotowy plik w folderze, nazwałem go tak, w sumie nawet nie wiem gdzie go dałem. Gdzie ja go dałem ten plik, na pewno nie do tego folderu, jeszcze nie miałem w ogóle zmienić e, lokalizacji. Gdzie ja ten plik dałem? A, w God of, God of się wyrenderował, dobra, to przejdziemy sobie do God of w takim razie. God of War. Gdzie? Tutaj, tutaj mamy. I tu mamy nasz plik gotowy, jak widzicie, który wyrenderowaliśmy. ...jak to wszystko będzie wyglądać. No i, panie i panowie, tak wam powiem jeszcze... ...50 giga czasami mam pliki. Tyle to montaż, to właśnie w biznesie jest te ...i po prostu zobaczmy, jak to wszystko będzie wyglądać. No. No, także to był nasz gotowy film i to w sumie jest tyle. Link do tego filmu macie w opisie, jeżeli chcecie go zobaczyć na własne oczy na YouTubie. Um, I to, tak jak mówię, to jest tyle. To jest wszystko, to i to jest gotowy plik, żeby wysłać na YouTube. A. Oczywiście robię, jeszcze robię miniatury w Photoshopie. To był oryginał z gry, to była moja miniatura. <laughs> także widzicie, że trochę tutaj w um, pracy w te miniatury wkładam. Eee, miniatury, to też macie tutaj odnośnik, też pokazywałem jak miniatury do filmów robić, także tam was zapraszam. No i dziękuję za oglądanie tego poradnika, mam nadzieję, że wam się podobał, macie wgląd ile czasu to kurwa mać zajmuje, żeby film ten stworzyć. Teraz sobie wyobraźcie, że każdy film z Sama, na tym kanale, z Sabiriam Mayhem, miał ponad godzinę, a tyle nam zajęło zrobienie filmu, który ma minutę. Godzinę.